Właśnie jesteśmy świeżo po zakończonej debacie na temat systemów ubezpieczeniowych w Europie i w Polsce, bo akurat takie systemy ubezpieczeniowe, jakie mamy w Polsce, funkcjonują prawie w całej Europie. No przede wszystkim miło było się spotkać w gronie zacnych ludzi, którzy mówią w sposób merytoryczny. Nie taki propagandowy, nie pod publikę, tylko rzeczywiście odnoszą się do zjawiska, jakim są ubezpieczenia społeczne. No niestety te ubezpieczenia mają mankamenty, z których zdajemy sobie sprawę. To jest przede wszystkim przymus ubezpieczeniowy. To znaczy, że żyjemy w państwie, które samo sobie przyznało prawo do dysponowania naszymi pieniędzmi i nam te pieniądze zabiera i uzasadnia to w ten sposób, że nam te pieniądze zabiera po to, żeby nas ubezpieczyć i zabezpieczyć. Efekt jest taki, że oddajemy państwu połowę dochodów, a ubezpieczenie i zabezpieczenie jest marne, bo w ZUS-ie nie ma nic. Tam są jakieś cyferki podawane tylko, że ile to nam już zabrano, tylko że tych pieniędzy tam nie ma. Jeszcze trzeba dopłacać z podatków i dopłaca się coraz więcej i dziura jest w ZUS-ie coraz większa, więc jest to katastrofa na taką skalę, że bardzo możliwe, że takie państwo jak Polska przestanie istnieć tylko pod ciężarem tych pieniędzy przymusowych ubezpieczeń. I nikt nie widzi, w każdym razie rządzący, nie widzą problemu i nie chcą przedstawić tego jako główny problem. A to jest problem państwa, żeby państwo uwolnić od tego ciężaru ubezpieczeń i obywatelom zostawić pieniądze, by się mogli ubezpieczać i zabezpieczać. Czyli z państwa niewolniczego, z państwa takiego okupacyjnego powinniśmy wyjść do formuły państwa, które nie gwałci naszej wolności materialnej i formalnej, tylko ochrania i zabezpiecza tą wolność. Zostawić należy obywatelom pieniądze, żeby mogli się sami zabezpieczać i ubezpieczać tak jak chcą.